Kreatywna. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam haul lumpeksowy i zakupy z nowych towarów w kilku sklepach. Głównie jest to sklep Elka w Dobczycach, gdzie często jestem i często też wstawiam relacje z tego sklepu. Lubię ten sklep po prostu. Wiecie co? Zobaczycie krótką relację, jak tam robiłam zakupy. Jest też kilka rzeczy z innych sklepów, ale już nie robiłam relacji, bo to były pojedyncze sztuki. Więc zapraszam Was serdecznie na ciąg dalszy i oczywiście będzie dla mnie ogromną przyjemnością i wsparciem, jeżeli zechcecie kliknąć polubienie oraz zasubskrybować ten kanał. Teraz będzie dużo trendowych filmików, filmików o rzeczach vintage i różnych kreatywnych działań, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Myślę, że będzie warto. Kochani, dzisiaj będzie dosyć krótki filmik, ponieważ być może słyszycie, że jestem trochę chora, nie czuję się najlepiej, no a wiecie, jak ktoś nie czuje się najlepiej, to nie ma co przedłużać tego. Po prostu zobaczymy, co trzeba zobaczyć. A miały być dzisiaj też stylizacje w stylu Mob Wife, ale nie będzie ich. Pokażę Wam jedną rzecz, która się pojawi w filmiku o trendach, po prostu w ramach właśnie takich stylizacji. Także lecimy dalej. Zapraszam Was dzisiaj ze mną na mierzenie nowego towaru w Dobczycach w Elce. Na początku zobaczcie, fajna kurtka modowa, miała taki delikatny wzorek i była naprawdę niezłej marki. Niestety nie wzięła mi ze względu na cenę. Fajna sukienka, zobaczycie ją, wmierzymy. Ciekawy krój, modny, bardzo modny teraz kołnierzyk i styl, więc dodatkowo z bawełny, więc opłacało się ją zabrać. I tutaj był bardzo fajny sweterek, ale miał tylko 20% angory w sobie, reszta była sztuczna, mimo że był naprawdę mięciutki, bardzo fajny, nie wzięłam go. Sukienka z jedwabiu bardzo mi się podobała, niestety była zbyt zniszczona, już pod pachami była powyciągana. Tutaj jest świetny sweter z merino wełny cienkiej, który też zobaczycie za chwilę, bo ten sweter postanowiłam sobie zostawić, bo sweter z Hola z Mormois jednak zdecydowałam się odsprzedać osobie chętnej, która się zgłosiła, no i to będzie teraz moja razem z tym płaszczem, który zobaczycie i który też Wam pokażę później, jak go troszeczkę renowuję, bo były też pytania o to, jak się renowuje rzeczy, więc zobaczycie to na końcu filmu. No i teraz świetny sweter z moherku, ręcznie robiony, z guziczkami z masy perłowej. Jednego guziczka brakuje, właśnie szukam takiego teraz. No i bardzo fajne też zary spodnie, takie modowe w kroju pumpów, ale nie, też nie wzięłam ich, wiecie co, też nie czułam się w nich super dobrze. A tutaj były bardzo ładnie skrojone i superowe spodnie ze sztucznej skóry. No niestety ze względu na to, że ze sztucznej skóry nie wzięłam ich też. I ostatnia rzecz, słuchajcie, którą zobaczycie, to będzie mega perełka. Oryginalne buty z lat 60. Piękne, skórzane, w stylu renesansowym, więc w ogóle w super modnych trendach. No i tutaj jeszcze szybka przebitka, jak włożyłam jednak tą sukienkę, zdecydowałam się. Ale przymierzę Wam też ją. Kochani, no i zaczynam, że tak powiem, z grubej rury. Słuchajcie, mianowicie te butki, które były na samym końcu relacji, pokażę Wam jako pierwsze, są piękne. Z zamszu prawdziwego, z takimi ozdobami, w ogóle one są w stylu takim trochę jakby rokoko, barok. Tutaj mają przepiękne te ozdoby i one są z metalu te ozdoby, aż takiego cienkiego, więc nie należy ich próbować złamać. Zobaczcie te napisy oryginalne w środku, one są już oczywiście wyczyszczone, w środku również wysterylizowane. Tab, marka Tab i słuchajcie, co tam pisze jeszcze, Chaussée d'Antin, Paris, 48, to jest chyba adres sklepu, więc jakiś autentycznie paryski sklep, butik, no piękne, są przepiękne, na mnie są za małe, bo to jest 36, słuchajcie, tak na styk, mogłyby być, ale są lekko maławe, no nic, zobaczymy, co z nimi będzie, w każdym razie są boskie, być może pokażę je oczywiście w jakichś stylizacjach później, ale tymczasem tylko pokazuję. Pokażę Wam teraz jeszcze trzy pary butów, które są każde z innego sklepu. Tak się złożyło. Jedne buty pokazuję Wam ku przestrodze. Są bardzo ładne, ale wiecie co? I one są od Hilfigera w ogóle. Patrzcie, to mi Hilfiger. Bardzo ładne mokasyny na obcasie, około 8 cm ze skóry i wszystko jest super, są w super stanie. Zobaczcie tam sobie w środku. Bardzo ładny kolor, taki zielony, kaki, dobrze mówię?
Tak, taki zielonkawy kolor. No wszystko mi się podobało. O niestety, złe światło w sklepie i nie zauważyłam, że patrzcie, jak to czasem lakierki, które są zresztą teraz bardzo modne, nawiasem mówiąc. Widzicie, tutaj jest taki zaciek, takie, jeśli się nie uda sfokusować, to wam zrobię zdjęcie. I z przodu taki minimalny. Tak naprawdę bardzo tego nie widać, bo buty są ciemne, ale no jednak jest to wada. No po prostu z powodu światła wydawały się idealne. Nie zauważyłam tego. No i tak czasem właśnie bywa. Słuchajcie, jeśli komuś nie przeszkadzają takie drobne tu przebarwienia i bardzo mu się podobają te buty, to oczywiście za cenę zakupuję, odstąpię bardzo tanio. Są oryginalne jak najbardziej, mają naprawdę ładny kolor i są jakościowe. No tylko właśnie mamy tutaj, no tak jakbyście tutaj coś kopnęli, a tutaj to wygląda po prostu z boku jak takie delikatne, ciemne przebarwienie. No, ale tymczasem na szczęście to jest jedyna wtopa, bo następna rzecz to są piękne, przepiękne mokasyny Gino Rossi, które mi się bardzo podobają i są teraz w modnych trendach Quiet Luxury. I naprawdę są pięknie wykonane, zobaczcie jakie nówki. W środku czyściutkie, oczywiście i tak je dezynfekuję, to tam nie ma dla mnie znaczenia, czy ktoś je, czy są nowe, czy nie nowe. Ja nawet jak kupuję nowe buty, to je dezynfekuję tymi jonami srebra i różnymi sprayami. I oczywiście czyszczę. Piękny kształt, bardzo idealny obcas, po prostu taki, no taki perfekcyjnej wysokości, bardzo fajne, wygodne, ze skórki i naprawdę, patrzcie jakie nóweczki. Będą na pewno w kolejnych stylówkach występowały w ciągu następnych tygodni, więc nie będę ich dzisiaj już stylizować, ale teraz buty w stylu mob wife, słuchajcie, czyli ten trend na dziewczynę gangstera, jak się to mówi. A widzicie, katarek już mnie dopada, więc uff, Kinga, oddychaj. Dobra, słuchajcie, są naprawdę bardzo ładne. Ja niestety nie jestem w stanie przez mój kręgosłup chodzić na takich obcasach, ale pokażę wam tu przebitkę, bo wyszłam w nich raz dla próby. No niestety, no mój kręgosłup nie wytrzymuje takiego chodzenia. Po prostu zbytnio mnie to męczy. 37 rozmiar, made in Brazil. Piękne, piękne, całe skórzane w najmodniejszych trendach. I słuchajcie, naprawdę w idealnym stanie buciki. Może były zraz noszone, bo nawet nie są przytarte fleczki, jak tu widać. Bardzo mało starte. No naprawdę, skóra jest w super stanie. Wszystko jest w super stanie i one są takie typowe, wysokie, nad kolano. Jeszcze można je do góry rozłożyć. Piękne, zapinane na zamki. No patrzcie, naprawdę buty za 1000 zł. Tylko że nie za 1000 zł. Także jak ktoś lubi styl mob wife, oczywiście ja będę je odsprzedawać dopiero po filmiku z trendami, ale można sobie już rezerwować, jeśli wam się podobają. Mnie się mega podobają. Gdyby nie to, że ten obcas jest taki wysoki, no to pewnie bym sobie je zostawiła, bo takie kozaki w zakolan też się przydają do jakichś właśnie takich, wiecie, sexy, kobiecych stylówek. Mi się bardzo podobają. No, niestety. Niestety są... obcas jest dla mnie zaporowy, jak to mówią. Słuchajcie, pokażę wam teraz to, co mam na sobie. To jest rzecz, którą kupiłam dla siebie, bo jak już tam mówiłam w garderobie, w przymierzalni, odsprzedałam sukienkę tą z filmiku z Mormois. Wiecie co, ta sukienka była super fajna, ale ktoś się tak w niej zakochał, że stwierdziłam, że jeszcze nieraz mi się pewnie trafią różne rzeczy, a jak ktoś ma mieć taką przyjemność, no to słuchajcie, oczywiście dużo taniej niż była warta, ją sprzedałam, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, lecimy dalej. Sukienka jest marki COS z wełny merino. Miała mikro dziureczkę gdzieś tutaj przy brzegu, ale tej dziurki serio w ogóle nie widać po zacerowaniu. Ja ją zaszyłam nawet tak na chama i no piękna, piękna sukienka moim zdaniem. Bardzo nowoczesny krój, trochę dłuższa z tyłu. Pokażę wam zaraz przebitkę stylówy. W całości już wam pokażę z kilkoma rzeczami, bo to nie wszystko. To co mierzyłam w sklepie, to dokładnie wzięłam dla siebie. Uwielbiam ten kolor. Wiecie, że ja uwielbiam oberżynę, a już taka lekko złamana oberżyna to jest mega mój kolor. MSCH Copenhagen marka i to jest taki płaszcz w stylu oversize też. Ja wiecie, że nie jestem jakąś taką osobą, która nosi cały czas oversize. Oversize jest nadal modny, ale teraz będzie znacznie ograniczony. Więc albo góra oversize, albo dół oversize. Nie nosimy już oversize'ów we wszystkich możliwych częściach ciała, na wszystkich częściach ciała.
W każdym razie jest to piękny, przepiękny płaszcz i on, podejrzewam, że niestety ma wyciętą metkę ze składem, ale z dotyku jest to wiskoza z wełną. Genialny jest, po prostu jest przepiękny. Ja właśnie lubię takie okrycia oversize do krótszych tutaj rzeczy, więc że część nóg widać, nie jest człowiek cały przykryty jak kołdrą. No i do tego też Wam zmierzę piękny szal, którego niestety nie mogę odsprzedać, ponieważ jest to w ogóle, słuchajcie, patrzcie, Fabulous Sonia Rykiel, więc bardzo, bardzo markowa rzecz. To jest kaszmir 100% ten szal. Na to i jest dwustronny. Natomiast na tej fioletowej, ciemniejszej stronie ma w dwóch miejscach takie wygryzione przez mole rzeczy. Takie placki lekko wygryzione przez mole. Nie bardzo mocno, ale jednak. I mimo wszystko go wzięłam, bo wiecie co? Ja i tak wolałam tą jaśniejszą stronę. Bo taki typowo bordowy szal jak ten już mam z kaszmiru. A ta strona mi się mega podobała i ta jest w ogóle nienaruszona. Nic mole z nią nie zrobiły, bo to nie są dziury na wylot, tylko takie lekkie z wierzchu nadgryzienia. Jest oczywiście ten szal wyprany. No i tutaj widzicie mnie w stylówie, w której dzisiaj byłam zresztą w pracy. Płaszcz to i sukienka. Także jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Dajcie znać. Słuchajcie, idziemy dalej. Kolejna sukienka z Merino. Też nie ma metki ze składem. I to jest Uniqlo rozmiar L. Jest piękna. Jest też, ale to jest już w ogóle rozmiar chyba... Tu jest napisane L-ka, oversize, czyli spokojnie do XXL. Taka cieniutka wełna Merino, ale to możecie sobie zobaczyć, myślę, gołym okiem, że to jest Merino, bo to poza tym te marki nie robią sztucznych swetrów. I widziałam bardzo podobny, nie wiem, czy nawet nie ten sam na stronie. Ktoś odsprzedawał. Taki typowo właśnie znowu sukienko-sweter oversize'owy w ślicznym takim beżo-szarym kolorze. Ma piękne detale. Zobaczcie, jak ładnie jest udziergany. Słuchajcie, musiałam przerwać z powodu ataku kaszlu. No ale nic nie poradzimy. W każdym razie, też świetna sukienka. Ta będzie do sklepu, bo jest jednak trochę mimo wszystko za duża. Ta już mam wrażenie, że jest bardzo duża, a tamta to jest w ogóle wow. No i teraz kolejna sukienka, jak już jesteśmy przy takich, w takim kremowo-beżowym kolorze, jasny beż, z najmodniejszym typem, w ogóle słuchajcie, kołnierzyka tego polo. I naprawdę jest fajna w minimalistycznym stylu, moim zdaniem super, z lekkim rozcięciem na kolanie, ona jest taka do łydki, chyba że ktoś jest niskiego wzrostu, to będzie miał maxi po prostu, jak ktoś jest taki 1,55 m, no to będzie miał naprawdę taką maxi sukieneczkę. Mojego wzrostu 1,65 m, ona raczej do łydki i midi. Neon Noir marka. Mam spodnie, bardzo fajne zresztą z tej marki. Akurat tamte spodnie są sztuczne, ale sukieneczka jest z fajnym składem, więc się bardzo cieszę, słuchajcie. 70% wiskozy posiada ta sukienka, więc super. Bardzo fajny kolor, taki apetyczny beż. Lekko różowawy taki beż i jasny, także fajna rzecz, taka półsportowa na lato. Teraz rzecz, która nie jest z tego sklepu, w bardzo romantycznym stylu bluzeczka z jedwabiu naturalnego i to bardzo dobrej marki, marka Sand Copenhagen, zobaczcie, jest bardzo fajna ta bluzeczka. Ma piękną koronkę tutaj wszytą i jest tutaj zameczek z boku. Słuchajcie, jaki to jest rozmiar, już Wam powiem. Wydaje mi się, spróbuję to zmierzyć, żebyście zobaczyli, ale to jest 36, niby tak. Ta koronka jest poliestrowa, natomiast cała bluzka jest z jedwabiu. No wiecie, takie tego typu koronki praktycznie zawsze, nawet w bieliźnie jedwabnej są sztuczne. Czasem się zdarza jedwabna koronka, ale naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Także w zasadzie cała bluzka jest, można powiedzieć, z jedwabiu. Piękny, taki kremowy kolor, no, na cielisty biustonosz oczywiście. Jakżeżby inaczej i dlaczego dla osoby, która ma biust, bo na mnie to prawdopodobnie będzie zwisać, no ale sami zobaczycie. No, przyspieszam, bo już moje gardło zaczyna szwankować totalnie. Lecimy. Sweterek, który kupiłam, słuchajcie, H&M Wool Blend. Rozmiar S. Tak,
I słuchajcie, już Wam powiem, skład fajny ma skład, nie 100% naturalny, ale bardzo mi się spodobał do takiej szerokiej spódnicy, bo wiecie co, jak noszę taką szeroką spódnicę przy moich biodrach, to naprawdę góra musi być wąska, bo ja to mierzyłam do tych takich oversize'owych sweterków i nie wyglądam dobrze, ponieważ mam taką, jakbym była taką chudzinką bez bioder, to wtedy można nosić trochę tu oversize'u, tu i wtedy się te proporcje wyrównują. Ale jeżeli się ma biodra, tak jak ja, jednak mimo wszystko, no to jednak góra węższa i wtedy ten dół wygląda moim zdaniem lepiej. Nie zaburza się nam tak proporcja bardzo. Słuchajcie, 30% wełna, 10% alpaka. 40% naturalny skład. Kupiłam go dla siebie, więc pewnie jakby to miało być do sprzedania, to bym się zastanawiała, bo raczej wolę, żeby były większe składy naturalne. Dla siebie zwykle też. Ale ten sweterek mi się mega podoba. Naprawdę jest świetny. Bardzo ładny odcień beżu. Właśnie szukałam takiego trochę węższego, żeby był do rzeczy obszernych dołem. I piękne guziczki z masy perłowej. Mam też szal, który jest kolorystycznie dopasowany. Ten szal będzie do sprzedaży. Słuchajcie, Lala Berlin marka. I to jest, już Wam powiem, super, super, super szal. To jest Virgin Wool, 66% i 34% bawełna. Czyli dziewicza wełna z bawełną. Bardzo ładny szal w takim stylu właśnie, nie wiem jak to nazwać, w takim stylu luksusowym, jak właśnie takie drogie szale, wiecie, dobrych marek i widać tą jakość. Patrzcie, jaki piękny, mięciutki szal. Bardzo ładny, bardzo mi się podoba zestawienie tego koloru szarego z beżem. Jest moim zdaniem przepiękny. Z drugiej strony jest trochę bardziej szary. Także super, super rzecz. I jest skład na metce, więc ekstra. No, zbliżamy się do końca. Zostały dwa sweterki. Ten sweterek jest przepiękny. Troszkę duży na mnie, ale kto wie, kto wie. Mohair robiony ręcznie. To na pewno jest mohair, bo to widać. I zobaczcie, jaki idealny stan. I szukam jednego takiego guziczka, bo ja mam bardzo dużo. Na pewno znajdę. Mam dużo guzików z masy perłowej, ale musi być ten sam rozmiar. Zobaczcie, piękne guziczki z masy perłowej posiada. Śliczny posiada kolor. Bardzo mi się... Ten kolor jest dla mnie mega fajny. I mam do tego co nosić, na przykład sukienkę z H&M w takim kolorze. Zobaczymy, może przymierzę właśnie do tej sukienki i zobaczymy jak będzie wyglądał. Jeżeli będę zachwycona, to sobie zostawię go, bo kolor jest dla mnie mega. No i rzecz jedna jeszcze, ale jakżeż piękna. Wool Cashmere Blend, znowu H&M, zobaczcie. Mieszanka kaszmiru i wełny, i to jest tylko kaszmir i wełna w składzie. SK, sweter długi, taki półgolf, bardzo długi, z długimi rękawami, ściągaczowy, czyli też w super modnych trendach. To jest mega delikatne, wiecie co, ale kiedyś miałam taki sweter i już po wypraniu go teraz stwierdzam, że trzeba go prać ręcznie oddzielnie, bo ten kaszmir jest tak delikatny, że on przy praniu wychodzi. W sensie, no nie można go jakoś tarmosić, miąć, bo po prostu trzeba go delikatnie wyprać, wykręcić w coś i w ręcznik i suszyć na płasko. 90% wełna, 10% kaszmiru, czyli skład taki jak w filmiku wszystkie te rzeczy od Morbois, ale to jest tak delikatne, nie uwierzycie, po prostu to jest jak jakiś nie do wiary, jakie to jest delikatne. Wiecie co? Piękny, piękny golfik. Nawet nie wiem, czy jest sens go mierzyć, bo to do wszystkiego pasuje. Stylizacja z takim golfem to by był banał po prostu. No jakieś dżinsy, cokolwiek. Spódnica i ten golfik do wszystkiego, pod spód marynarki, samodzielnie też będzie mega wyglądał. Piękna rzecz, słuchajcie. Bardzo Wam polecam. Będzie dobre na S lub M. To wszystko na dzisiaj. Pokazuję Wam tam jeszcze jak czyszczę taką maszynką do odkosmacania jedną rzecz. Także na sam koniec sobie to zobaczcie, bo tam Wam polecam. Tą maszynkę oczywiście to nie jest żadna reklama, po prostu tą, którą używam. Bo były prośby o to, jak pielęgnuję piorę i tak dalej rzeczy. Więc to jest taka pierwsza z serii, ponieważ bardzo prawdopodobne, że czas nie pozwoli mi na nagranie serii samych takich solo filmików, to będę co jakiś czas po prostu w filmikach wpuszczać takie relacje i takie porady dotyczące właśnie czyszczenia, prania i jakiejś tam pielęgnacji odzieży i odnawiania odzieży. Także zobaczcie to i tymczasem do zobaczenia, kochani. Pozdrawiam. Słuchajcie,
a propos pielęgnacji, to chcę Wam zarekomendować, zupełnie nieodpłatnie, Sonax Pro, taka maszynka do odkłaczania. Na przykład kupiłam sobie tutaj płaszczyk, który pewnie już widzieliście w programach. I ten płaszczyk jest bardzo fajny skład ma. On jest z żorżety takiej wełna z wiskozą. Tak się domyślam, bo taki jest z mojej ekspertyzy tak wynika, a nie ma metki ze składem. Kupiłam go dla siebie, ale miejscami ten płaszcz na przykład pod pachami miał takie... Pokażę Wam tu. O, widzicie? Takie zmechecenie. To nie jest jakieś bardzo widoczne i to jest w podpachu. Mimo wszystko ja czegoś takiego nie zostawiam nigdy. I po to jest ta maszynka i ona jest o tyle fajna, że jest mocna. Ma duży zbiornik i jest do prądu, nie jest na baterię. I wiecie co? Ja nie polecam w ogóle tych na baterię. Ciągle trzeba baterie wymieniać i są dużo słabsze. Ta jest mocna i nie wyrywa, tak jak miałam kiedyś taką na baterię, to potrafiła zrobić dziurę w ubraniach. No oczywiście, że zawsze trzeba to robić delikatnie, ale naprawdę to działa rewelacyjnie, pokażę Wam to na kawałku. O, tutaj jest taki fragment pod pachą, gdzie właśnie są takie lekkie zmechecenia, to już nie. No i teraz się ich pozbędziemy. O, tu jeszcze zostały ze dwa kłaczki. Trzeba zawsze przejrzeć trochę. No i widzicie, idealnie wyczyszczony płaszczyk. Wygląda po prostu jak nowy ze sklepu. Wystarczy czasem naprawdę niewiele. Tylko oczywiście nie każdy materiał da się odkosmacić. Słuchajcie, jak macie już zmachmacony akryl, poliester, to no, jest szansa, ale bardzo ciężko jest to zrobić i już nigdy nie będzie wyglądał całkiem jak nowy. Także wełna, owszem, wiskoza, owszem, len i tak dalej, bawełna. Sztuczne tkaniny dużo trudniej.